Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj bez dłuższego przedłużania przejdziemy sobie do materiału. Także jak widzicie po tytule, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem zarabiania na ważnych meczach. Co to takiego są w ogóle ważne mecze? To są SBC, taka seria SBC, która wychodzi co tydzień bodajże w środę. No i mamy dostępne takie 4 drużyny do zrobienia. No i oczywiście później mamy z tego w sumie 5 paczuszek. No ale teraz, jak na tym zarobić? Jak możemy zainwestować, żeby po prostu wyjść na plus, podczas gdy wyjdą kolejne ważne mecze? Zapraszam do oglądania. Okej, więc znajdujemy się na stronie foodmob.com. Tutaj dostępne są wszystkie mecze, nawet takich egzotycznych lig jak, nie wiem, może wam podam przykład, jak sobie zjadę troszkę w dół. Nie wiem, czy to znajdę, ale również jest dostępna aplikacja na telefon, więc sobie można z niej korzystać łatwiej, myślę, i wygodniej. Tylko mówię tak w ramach tutaj zajęcia czasu, gdy ja szukam jakiejś tutaj na przykład ligi z Kostaryki, no to przykładowo. No dobra, no i po co ja tu jestem, mamy tutaj zbiór tych wszystkich spotkań. No i jak widzicie w tym tygodniu, wchodzimy sobie tutaj webapa, mamy Francja, Portugalia, Włochy, Holandia, Hiszpania, Szwajcaria i Anglia, Belgia. No tak, więc my tutaj mamy te mecze wypisane wszystkie, które są właśnie w ten weekend, bo zazwyczaj w weekendy są te kluczowe spotkania dla całego tygodnia. No i na przykład my sobie przejdziemy do kolejnego tygodnia i postaram się wytypować, które z tych meczów będą w następnych ważnych meczach. Mamy 17 października, sobota, czyli oczywiście kolejna sobota po prostu, która nadejdzie. No i my postaramy się te najbardziej wyjątkowe spotkania wytypować, które będą w ważnych meczach. Już mi się tutaj rzuciło w oczy spotkanie Manchester City z Arsenalem. To na pewno będzie mecz, który właśnie znajdzie się w ważnych meczach. Dlaczego? No dwie topowe angielskie drużyny, myślę, że spokojnie się znajdzie i na 100% będzie. Też nie ma co ryzykować w tym akurat sposobie, bo na przykład ktoś uważa, że Chelsea Southampton się znajdzie w tym, albo Everton Liverpool, też bardzo wyjątkowy mecz, ale jest zawsze szansa, że może się nie znaleźć. No ale na przykład w przypadku City Arsenal myślę, że 100% szans, no wiadomo, nigdy nie możemy być pewni, ale myślę, że 99% szans na to, że właśnie to spotkanie będzie w ważnych meczach. No i co my dalej robimy? No i tak, następująco, sprawdzamy, czy tutaj nie ma żadnych ograniczeń co do overola. Nie ma, ale chyba w tamtym tygodniu były. Gdzieś tak na tym etapie FIFA myślę, że 77-8 będą te ograniczenia do overola, że minimalnie tyle należy mieć, żeby po prostu to SBC zrobić. No i my teraz sobie wchodzimy po prostu tutaj w nasz rynek transferowy. To było spotkanie City, Arsenal. Ja na przykładzie City wejdę sobie po prostu w Ligę Premier League i dam sobie Manchester City. Ok, mamy to. No i damy sobie na przykład tutaj gold, możemy sobie dać rare albo non-rare, lepiej w sumie będzie. No i pojawiają nam się tutaj te zawodnicy, na przykład ten pan z Ameryki, którego nawet nie znam, pewnie tam trzeci bramkarz Manchester City, Otamendi, fajna opcja, ale myślę, że tacy zawodnicy do 1000 monet są najlepszymi inwestycjami, bo jeżeli to się nie opłaci, to stracicie jakieś grosze, powiedzmy tam maksymalnie do 300 monet, a jeżeli się opłaci, to możecie naprawdę fajnie zarobić. Zazwyczaj się to opłaca. To jest bardzo spokojny sposób, jeżeli po pierwsze wybieracie spotkania, które są w 100% pewne. No wiadomo, nigdy nie można mieć pewności, już to powtarzam po raz drugi, ale możecie na tym fajnie zarobić, dlatego że po prostu ci zawodnicy są fajni, nie macie takiego ryzyka. No a jeżeli te ceny faktycznie pójdą do góry tak, jak to powinno mieć miejsce, bo wtedy ich pożądanie wzrasta, już to tłumaczyłem wiele razy, to dlatego możecie sobie właśnie na nich zrobić fajny profit. Dlatego ja będę już w sumie kończył dzisiejszy materiał. Nie był on za długi, ale treść na pewno przekonała was do tego, żeby spróbować zarabiać sobie na ważnych meczach. No i też wam to polecam po raz kolejny, a w tym momencie dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, no i cześć.